Edward Gentara urodził się 18 marca 1956 roku w Sianowie. Zmarł 25 maja 2011 roku w Tarnowie. Polski aktor i reżyser teatralny, filmowy, telewizyjny. Znany z roli plastyka karateki w dramacie Wojciecha Wójcika Karate po polsku. Jako wrażliwy poeta Janek Pradera w filmie poetyckim Witolda Leszczyńskiego Siekierezada oraz Maksymilian Maria Kolbe w dramacie biograficznym Krzysztofa Zanussiego Życie za życie, Maksymilian Kolbe. A także jako generał Rajmund Sieracki, komendant wojewódzki policji w serialu sensacyjnym Fala zbrodni. I jako Wiktor Nachorski, mąż Marioli w operze mydlanej Polsatu Pierwsza miłość. Laureat Nagrody Złotego Ekranu przyznawanej przez tygodnik Ekran i Złotej Kaczki. Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego w kategorii Najlepszy Polski Aktor za rok 1986. W 1989 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Był dyrektorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Urodził się w Sianowie. Jego młodszy brat Leszek Żentara został także aktorem. Dorastał w Koszalinie, gdzie w 1975 roku ukończył liceum ekonomiczne. Studiował na Wydziale Aktorskim w Łódzkiej Szkole Filmowej, którą ukończył w 1980 roku. Po ukończeniu studiów występował w teatrach imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, Polskim w Warszawie, Starym w Krakowie, Teatrze Studio imienia Stefana Ignacego Witkiewicza, Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Polskim w Szczecinie i Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, gdzie w latach 2004-2005 pełnił funkcję dyrektora artystycznego. Po raz pierwszy trafił na szklany ekran serialu Rodzina Połanieckich, gdzie wystąpił w 3 odcinkach jako służący w Krzemieniu. Rok potem pojawił się jako chłopak na zabawie w serialu W słońcu i deszczu. Debiutował na dużym ekranie w dramacie politycznym Feliksa Falka Był Jazz u boku Michała Bajora. W 1986 został honorowany Nagrodą Złotego Ekranu przyznawaną przez tygodnik Ekran za rolę Piotra, mistrza wschodnich sztuk walki i zarazem artysty plastyka w dramacie Karate po polsku i kreację wrażliwego poety Janka Pradery w filmie poetyckim Witolda Leszczyńskiego Siekierezada. Edward Gentara wystąpił w takich filmach jak Był Jazz, Karate po polsku, Austeria, Maryjnia, Wedle wyroków twoich, Pułkownik Redle, Siekierezada, Sam spośród swoich, Ceka Dezerterze, Siegfried, Opowieść Hartleya, Łukerosa, Bez grzechu, Anioł w szafie, Życie za życie, Maksymilian Kolbe, Ajka Mela, Przeklęta Ameryka, Piękna Nieznajoma, Enak, Pokuszenie, Pestka, Niemcy, Złoto Dezerterów, Show, Nie ma takiego numeru, Czarny, Trik, Wielki Brzeg, Sala numer 6, 11 Przykazanie, Tajemnica 13 wagonu, Wyrok na Franciszka Kłosa, Jan Paweł II. Oraz wystąpił w takich serialach jak Rodzina Połanieckich, W słońcu i deszczu, Trzy młyny, Temida, Nowe przygody Arsena Lupin, Złoto Alaski, Wojenna narzeczona, 13 posterunek, Ekstradycja 3, Sukces, M jak miłość, Na dobre i na złe, Marszałek Piłsudski, Wiedźmin, Zaginiona, Fala zbrodni, Dziki, Pierwsza miłość, Egzamin życia, Warto kochać, Dziki 2, Pojedynek, Świat według kiepskich, Dywersant, Koniec wojny.